Witajcie, drogie raki, na czytaniu zimowym, które pokazuje tutaj różne energie w różnych dziedzinach waszego życia. Co będzie mogło się wydarzać w waszych relacjach, jeżeli się otworzycie i na to sobie pozwolicie, bo tutaj jest dużo energii zmiany, takiej otwartości. Co będzie się działo w relacji z materią waszej pracy, w pozyskiwaniu finansów. I tutaj też jest trochę ostrzeżeń, pokazuje się diabeł, pokazują się jakieś rozczarowania, być może powrót do czegoś, co było w przeszłości. Tutaj też jest dużo nowości, pojawia się as kielichów, prężność w waszym działaniu, bo główny rząd oznacza takie energie ogólne i zaczynacie właśnie takim zadowoleniem, 10 kielichami. Jest też następna dziesiątka, w następnym rzędzie zmiana w uczuciach, zmiana, która jest pożądana, która pokazuje was prawdziwych. Jest spośród moich kart karta takiego kamienia, który przez długi czas był gdzieś na dnie oceanu, ale jakiś sztorm wydobył go na powierzchnię i widać was w pełnym blasku. I jest tutaj moc waszego działania, bo jest karta spośród kart wyroczni Baron Wright, karta pierwsza, karta takiej męskiej energii, takiego właśnie kreowania, działania, twórczości. I myślę, że ogólnie ten rozkład pokazuje, że to jest czas na zmiany. Czas, w którym zaczynacie być decyzyjni, zaczynacie wybierać, choć coś z przeszłości was trzyma i kusi. Ale myślę, że nie poddacie się temu, albo przezwyciężycie coś, otworzycie się na nowe. I może tak, zacznijmy od tej mojej karty. Ona tutaj pokazuje właśnie takie przyczajenie, które było wynikiem cyklu różnych zdarzeń. Takie tkwienie na dnie czegoś. I nie było to z waszej woli ani winy. Po prostu był czas, żeby czekać, żeby teraz rzeczy zadziały się same. Byliście cierpliwi i teraz za tą cierpliwość, za te zmagania ze wszystkim, co się działo wokół, teraz będzie nagroda, bo przyjdzie jakaś burza, coś właśnie od losu, jakieś zdarzenie. Bo o tym też mówi karta koła fortuny. I może zostawię tutaj do tego kamienia, który wydobywa się z dna, pokazuje całą swoją piękność, swoją okazałość, kartę koła fortuny i tych 10 kielichów. To koło fortuny właśnie oznacza zmianę, która przychodzi z zewnątrz, jest taka niezależna od was, ale jest to dobra zmiana, w dobrym kierunku, bo jest tutaj te 10 kielichów. Tutaj rozpoczyna się w waszym życiu coś inaczej, coś na nowo, z jakimś innym podejściem w ogóle do życia, bo karta tego kamienia to wydobycie was z dna czegoś, z miejsca, w którym nie było dotąd widać was w pełnej krasie, bo nagle ten kamień zostaje zauważony, pada na niego promień światła i teraz widać, że on jest drogocennym, bardzo pięknym kryształem. I jesteście dostrzeżeni, zauważeni, wy sami dostrzegacie coś i zauważacie w sobie. I to właśnie pokazuje ta karta 10 kielichów. To jest ta tęcza na niebie. To jest to, co jest sednem waszego szczęścia, waszego uszczęśliwienia. Być może to jest perspektywa, którą zauważacie, biorąc pod uwagę te swoje możliwości do kreowania czegoś. Bo teraz tutaj właśnie patrzę na kartę Radę z wyroczni Colette Baron Wright. Karta pierwsza w ogóle, rozpoczynająca coś, to Yang.
To jest odkryta właśnie moc. To jest świadomość własnej mocy. I to jest możliwość wykreowania czegoś. To jest karta twórców. Tych, którzy czują właśnie taką możliwość, taką swoją moc, takie talenty w środku siebie, które mogą coś zamanifestować, coś pokazać, coś wytworzyć. To jest dawanie światu prawdziwego siebie. To jest takie dumne pokazywanie swoich możliwości. To jest tworzenie dzięki temu, że zdajemy sobie sprawę z tych własnych mocy. Nadajemy bieg czemuś. Kreujemy coś. Dajemy coś. Wytwarzamy coś. To są nowe pomysły. To jest nowy zapał. To jest nowa chęć. To jest nowe życie. To jest rozpoczynanie czegoś od nowa. I oczywiście to przekłada się na wszystko. Bo te odkrycia, które robicie w sobie, wewnątrz siebie, zauważacie takich pięknych siebie, pozwala być Wam zauważonym, pozwala być docenionym i to oczywiście może zaistnieć w Waszej codzienności, w Waszej pracy. Ktoś Was zauważy, ktoś doceni Waszą kreację, Wy jeszcze bardziej zaczniecie być kreatywni. To może być też w tym Waszym życiu osobistym. To może się dziać równolegle, jedno i drugie nie wyklucza się nawzajem. Tutaj czuję właśnie taką moc w Was przez to, że zauważacie po prostu, kim jesteście naprawdę, jak jesteście niezwykli. I to przekłada się właśnie na przyciąganie do siebie również niezwykłych ludzi. Bo teraz może spójrzmy jeszcze raz na wszystkie karty. Zobaczcie, ile tutaj pojawia się postaci. Tutaj jest król mieczy. Tutaj jest rycerz kielichów. Tutaj jest król kielichów. Wszystko to są męskie energie. Jeszcze podkreślone przez to yang. Myślę, że jeśli mówię tutaj do kobiet, to rzeczywiście ta energia męska pojawia się wokół Was. To mogą być różne osoby. To mogą być znajomości w pracy, to mogą być przyjaciele, którzy nagle zauważają coś, czego dotąd nie widzieli w Was. Wy też przez to, że zauważacie w sobie różne potencjały, widzicie też to w innych. Zaczynacie w ogóle postrzegać świat trochę w inny sposób. Właśnie tak szczęśliwie, tak z mocą, tak z optymizmem. Tak przez pryzmat tej tęczy w 10 kielichach. I właśnie ci ludzie, którzy się pojawiają wokół Was, mogą być Wam bardzo pomocni w odnawianiu czegoś, w nowych pomysłach, w kreowaniu czegoś, w układaniu i w takim bardzo wartkim ruszeniu do przodu. Bo w ogóle całość tego czytania, zobaczcie, kończy przecudna energia asa kielichów, który jest właśnie takim nowym początkiem i ośmioma buławami, taką tęczą, zobaczcie, zaczyna się tęczą i kończy się tęczą. Tutaj dzieją się rzeczy, tutaj przyspiesza akcja, tutaj Wy przez to, że jesteście tacy napromieniowani pozytywnym myśleniem, przyciągacie dużo szczęścia i pozytywnych ludzi. I może teraz spójrzmy na te energie ogólne. Te 10 kielichów, takie emocjonalne spełnienie, takie posadowienie w miejscu, które lubicie, w przestrzeni, którą kochacie, ludźmi otaczacie się, którzy są fajni. Jesteście po prostu szczęśliwi. I myślę, że tutaj ten król mieczy może jednocześnie oznaczać tych właśnie ludzi, takich fajnych, którzy przychodzą do Was, którymi się otaczacie. Ale być może jest
to też wasza energia takiej prężności, decyzyjności, gładkiej komunikacji, bo miecze to jest porozumiewanie się, to jest właśnie ta komunikatywność, to jest przepływ słów, informacji. Myślę też, że otaczacie się mądrością, mądrymi ludźmi, przypływają do was różne możliwości zdobycia jakiejś nowej wiedzy, podejmowania też decyzji, uaktywniacie swoją decyzyjność. Bo w tym królu mieczy widzę właśnie takie wzięcie sprawy w swoje ręce, wypowiedzenie jakiejś prawdy, jakieś postanowienie, decyzja, bo wiecie, że od was coś zależy. I tutaj następną kartą są cztery denary. To jest, myślę, jakiś zamknięty świat, który postanawiacie otworzyć. Otwieracie się na zewnątrz i kończycie ten czas zimowy takim właśnie wiosennym otwarciem serca na różne możliwości, na różnych ludzi. I tutaj właśnie wchodzi w wasze życie ktoś z jakimś podarunkiem, z jakąś propozycją, z jakąś dobrą wiadomością, z chęcią współpracy, współdzielenia czegoś. To jest właśnie ten piękny rycerz. A nie, to jest paź, to jest paź kielichów, to jest przecudna właśnie energia otwierania się na wszystko, co płynie. A w perspektywie właśnie widzę takie zakwitanie, no to pole maków, to przepiękne, dojrzałe zakwitanie, które jest przed wami. Ale potrzebna jest do tego zmiana. I tutaj może spójrzmy na te karty, które mówią o uczuciach. To są te karty środka. Tu właśnie się rozpoczyna ta zmiana. Tym kołem fortuny, które właśnie, zobaczcie, jest takie tęczowe, kolorowe. Tutaj jest dużo koloru, które wchodzi w wasze życie. Tutaj jest przemiana w patrzeniu na świat. Wychodzicie z negatywizmów na rzecz właśnie ukolorowiania przyszłości, patrzenia w kolorowy sposób na to, co jest teraz. I blisko was jest znowu ktoś, kto chce wam coś podarować. Też jest gotowy do ofiarowania uczuć. To jest król kielichów. Ktoś pełen empatii, ktoś wyrozumiały, ktoś, kto otula czule, ktoś, kto rozumie. I myślę, że to być może jednocześnie też wasza energia, kogoś takiego właśnie miękkiego, kto się poddaje przepływowi i dzięki temu uzyskujecie też taką równowagę w sobie, takie bezpieczeństwo, takie być może uzdrowienie dla niektórych z was, jakichś sytuacji takich emocjonalnych, właśnie związkowych, które były w konflikcie. Tutaj jest porozumienie, tutaj jest rozmowa, tutaj jest spokój, bezpieczeństwo, tu jest harmonia, tu jest wzięcie sprawy w swoje ręce, bo myślę, że tutaj dużo od was zależy, bo oczywiście też patrzę na tą kartę Yang. Tutaj zobaczcie, w połączeniu z tym Yang, ta kreatywność, to wyzwolenie z siebie jakiegoś ognia, siłę, tutaj jakaś inicjatywa być może, inspiracja, która przychodzi tym kołem fortuny. Tutaj coś w was się zmienia, coś nowego się postanawia i to buduje właśnie spokój, to buduje takie poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że tutaj wchodzicie w jakąś przygodę, w jakąś relację być może, właśnie z takim oddechem, z lekkością, bo jest następny paś, paś buław. To jest ktoś, kto podchodzi lekko, kto podchodzi z ciekawością, optymizmem, radością. To jest bardzo taka strzelcowa energia podróżnika, który lubi eksplorować, dowiadywać się, widzieć to w taki przestrzenny sposób, bez przywiązywania się do jakiegoś rezultatu, efektu. Tutaj samo doświadczanie jest piękne.
Więc jeżeli chodzi o relacje, to myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby otwierać się na wszystkie strony w przyjaźniach, właśnie w takich typowych relacjach romantycznych, żeby z taką miękkością, bez jakiejś takiej konstrukcji z przeszłości, bez smutu w przeszłości, bez rozczarowań, tylko właśnie odnowić tą energię w sobie, właśnie ukolorować, żeby to było lekkie, właśnie takie z zaufaniem, że wszystko, co przychodzi, jest dobre. I spójrzcie teraz na te dwie karty, które kończą właściwie ten rząd uczuć. Ta energia tego uzdrawiającego spokoju, tej równowagi i to wejście do świata z jakąś propozycją, to umożliwienie sobie być może konkretnego właśnie wyjazdu, umożliwienie sobie wejścia w przygodę, w coś nowego, w nieznane, ale właśnie tak z odwagą, bo zobaczcie, możemy zestawić tych dwóch paziów. Nie, zobaczcie, jeden wychodzi ku drugiemu, jeden wychodzi z działaniem, z ogniem. Być może to wy właśnie jesteście tym ogniem, tą chęcią przyjęcia czegoś, co oferuje wam ktoś. Tutaj wy dajecie działanie i ktoś na nie odpowiada chęcią. To są takie początkowe energie, takie delikatne, subtelne, nieśmiałe. Myślę, że tutaj dla wielu raków coś się zaczyna tej zimy, coś się inicjuje, ale dzięki przebudowie takiej wewnętrznej, dzięki właśnie temu, że wy stajecie się tacy czynni, że coś powoduje, być może jakieś zdarzenie w waszym życiu, że wy się odkrywacie sami dla siebie i zostajecie też odkryci przez innych. I teraz może przejdźmy do materii. I tutaj pojawia się nam diabeł, który jednocześnie jest taką kartą pasji, czegoś z wewnątrz was. To jest też materia, która płynie. I to jest pozytywna karta, myśląc na przykład o kole fortuny, które też się tutaj pojawiło. Może popatrzmy na te dwie karty. Bo z jednej strony jest to energia mówiąca o jakimś przypływie, takim pozytywnym, ale też dla wielu z was, tak tu słyszę, może być to ostrzeżenie, żeby nie wchodzić w sytuacje, które was kuszą, które kiedyś skończyły się dla was niepozytywnie, bo może przyjść coś z przeszłości. Bo teraz znów może spójrzmy na wszystkie karty dotyczące materii. Tutaj pojawia się karta trzech mieczy. Tutaj jest dziewięć mieczy. Więc jeżeli w waszej przeszłości było jakieś trudne, było jakieś toksyczne, było coś, co was więziło, coś, co było takie zakończone niepowodzeniem, coś, co was dotknęło, to uwaga, omińcie to z daleka. Nie wchodźcie w to i tutaj jest karta czterech dysków, która się powtarza w tym czytaniu, więc myślę, że to jest znamienne. Zaufajcie temu, co macie. Nie trzeba może tak bardzo ryzykować wchodzeniem w coś, o czym dokładnie nie wiecie, czy to będzie dla was dobre. Albo w coś, co już okazało się kiedyś niedobre i pomimo, że jest takim kuszeniem, bo diabeł lubi kusić, to można mieć mniej, ale bezpieczniej, bo właśnie te cztery dyski mówią o zabezpieczeniu, o bezpieczeństwie, o zachowaniu swojego skarbu, więc po prostu nie wchodźcie być może zimą w jakieś kredyty, w jakieś sytuacje, które was na dłużej zwiążą z kimś, z czymś, że wam coś uniemożliwią, bo wtedy może to być trudne dla was. Te trzy miecze i te dziewięć mieczy świadczą o tym, że to może być ciężkie,
Ale można też to ominąć, bo jest inne rozwiązanie. I tu pokazuje się as kielichów i te 8 buław. Ten as kielichów mówi o czymś nowym, o zapaleniu się do czegoś nowego, o zauważeniu nowej możliwości, innej niż ta z przeszłości. I tutaj jest właśnie ta kolorowość, to takie działanie, takie pełne dynamizmu, pełne waszej kreacji, pełne waszego potencjału. Bo może właśnie tak spójrzmy na tą tęczowość. Tutaj te 10 kielichów, następna dziesiątka w postaci koła fortuny. Dziesiątki coś kończą, zmieniają, są właśnie takie zamknięciem jakiegoś cyklu. I ta bardzo kolorowa karta 8 buław. Tutaj właśnie widzę w tych kartach potencjał, który odkrywacie. To jest właśnie takie miejsce, w którym jesteście. Widzicie siebie może w przyszłości, właśnie takich szczęśliwych. Odkrywacie, na czym polega to, że jesteście szczęśliwi. Już wiecie, co możecie zrobić, żeby to szczęście uzyskać. Tym kołem fortuny, przez tą samoświadomość tego, jak to zrobić, ten los Wam sprzyja i to się samo przekręca na Waszą korzyść i Wy wykorzystujecie ten potencjał, tą tęczę, idziecie z nią, idziecie z tymi kolorami, robicie coś, co lubicie robić, coś, co Was tak od wewnątrz raduje, coś, co jest Waszą pasją, bo to jest właśnie taka praca z pasją i odpowiadacie jak gdyby na tą inicjatywę, która być może pokazuje się Wam jakimś wydarzeniem z zewnątrz, pokazujecie całą swoją krasę, wielobarwność. Chodzicie w to bardzo dynamicznie i z taką radością tworzenia czegoś. Ja tutaj widzę właśnie taką dużą kreatywność dla wielu ludzi, którzy zajmują się, nie wiem, tworzeniem czegoś. To tu będzie czas właśnie bardzo twórczy. Myślę, że w jakiś sposób w przyszłości może się to przełożyć na finanse, ale teraz z tymi finansami to jest tak, że głównie wkładacie energię, dajecie czemuś pomysł, ale nie ryzykujcie czymś, co jest zasobem z przeszłości albo właśnie jakimś doświadczeniem z przeszłości, kierując się teraz, nie inwestujcie jakoś ryzykownie, nie bierzcie kredytów, nie dajcie się podejść, nie dajcie się zmanipulować czemuś, ufajcie sobie, bo tutaj jest w tych kartach, może spójrzmy na nie wszystkie teraz, dużo zaufania do własnej mocy, zauważenie siebie, właśnie tym kamieniem, który tutaj jest takim talizmanem szczęścia. Takim amuletem, który właśnie chroni Was przed wchodzeniem w coś, co nie będzie dobre. Jednocześnie taki talizman szczęścia, którym Wy jesteście sami, pokazującym Wam te możliwości, te wszystkie wielobarwności, które wydobywacie z siebie, żeby coś inicjować, żeby robić coś po swojemu. Tutaj jest decyzja, tutaj jest pomysł nowy, tu jest właśnie zaufanie do siebie i dzięki temu takie właśnie przekręcenie się tego losu na Waszą korzyść. To jest pozostawienie przeszłości w przeszłości. Tu jest wyjście ku przyszłości. Tu jest otwarcie się na wszystko. Myślę, że tutaj w relacjach może się zadziać coś nowego. Coś, co Was otworzy na miłość. Coś, co otworzy Was też na Was samych. Takie, to jest stawanie się coraz bardziej sobą, odkrywanie siebie. I może zakończmy to czytanie dwoma kartami, które tutaj są takie bardzo aktywizujące Wasze potencjały. To jest karta tego kamienia, który cierpliwie leżał na dnie. Tu był czas potrzebny, żeby zrozumieć siebie, żeby zrozumieć te wszystkie sytuacje, które były wokół Was, bo tutaj dużo się rzeczy w przeszłości działy. I teraz to było potrzebne, żeby docenić to, kim jesteście, to w jakich okolicznościach teraz się znajdziecie.
I odkrywacie właśnie siebie, takich rozświetlonych słońcem, takich gdzieś, nie wiem, posadowionych na plaży, po tym sztormie, wydobytych na oceanu i teraz ten promień słońca, który padnie na ten przecudny kamień, jakim jesteście, wydobędzie z Was to wszystko, co jest najważniejsze, czego potrzebujecie wiedzieć o sobie, żebyście mogli tworzyć, żebyście mogli kreować, żeby znowu chciało Wam się chcieć, żeby był w Was ogień. I dzięki temu światłu, może w takim razie jeszcze na sam koniec, pokażmy tą piękną tęczę w tych 10 kielichach. Dzięki temu światłu zobaczycie tą tęczę. Będziecie tą tęczę sami malować. Patrzcie, karta 8 buław. Będziecie coś tworzyć, co będzie Was cieszyć, co zapoczątkuje jakiś taki okres prosperity chyba materialnej, prosperity takiej też uczuciowej. Na to może jeszcze trzeba będzie cierpliwie poczekać, ale to jest początek czegoś, co będzie takie fajne, długotrwałe, pomyślne dla Was, co będzie Was wiązać i posadawiać i w relacji z fajnymi ludźmi, w relacjach przyjacielskich i w pracy, którą będziecie robić właśnie z taką pasją. I najważniejsze to jest chyba właśnie to, że Wy postanawiacie działać, że tutaj jest dużo działania. Do takiego działania płynącego z serca, takiego uszczęśliwiającego Was. I niech się właśnie dzieje pięknie u Was, niech będzie kolorowo, tęczowo, niech będzie z pasją, niech będzie pięknie, niech będzie dużo miłości, bo ta miłość to przecież 10 kielichów, to jest pełnia szczęścia i zadowolenia. Niech ten los Wam sprzyja, zauważcie to sprzyjanie. Niech Wam będzie po prostu dobrze. Jeżeli chcielibyście czytania, które pokażę Wam więcej, mniej ogólnie, a bardziej szczegółowo, to zapraszam do czytań prywatnych. Piszcie na mojego maila, a ja będę odpowiadać właśnie takimi czytaniami specjalnie dla Was. Do usłyszenia.